Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Rolnikowo.pl, a dzisiaj ten wyczekiwany odcinek z remontu Ruska. Oto i on. Od czego by tu zacząć? Może zaczniemy od tego, że prace pomału, można tak powiedzieć, że ruszyły się do przodu. No jeszcze zostały zdemontowane szyby wszystkie, z tego względu, że cała kabina zostanie zdjęta, oprócz oczywiście tej wanny, tylko tutaj górna część zostanie zdjęta i oddana do mojego kolegi, który ją wypiaskuje. No też dach zostanie wypiaskowany, będzie to wszystko pomalowane na nowo, najpierw podkładem, później farbą. Co więcej, też po to zostały szyby zdjęte, żeby wymienić wszystkie uszczelki, bo już swoje lata miały, już były bardzo sparciałe i dostawała się też woda w niektórych miejscach do kabiny. Kolejna rzecz, jaka została poczyniona, to zdemontowałem stare błotniki tutaj, z tego względu, że ta cała blacha, która dolegała tutaj pod kabiną, była spękana, już to kiedyś było spawane, a już mi się nie chciało z tym bawić, dorabiać ich we własnym zakresie, więc po prostu kupiłem zamienniki. Tutaj zamienniki tak się prezentują, w sumie goła blacha, no tutaj trzeba będzie jeszcze dorobić mocowania pod lampy, rejestracje i inne duperele. Co tu mogę jeszcze powiedzieć? Teraz jestem na etapie takim, że cały kokpit, który jest tutaj skonstruowany, że tak powiem, został już spasowany na gotowo. Jeszcze tam gdzieniegdzie są przeze mnie zaznaczone miejsca, które trzeba po prostu podszlifować, ale już można powiedzieć, że już tutaj wszystko jest ogarnięte w 90% co do tych elementów, które są przykręcone do kabiny. One z powrotem zostaną zdemontowane, wypiaskowane, pomalowane podkładem, no i albo zostaną pomalowane farbą, albo zostaną jeszcze obite tapicerką, to jeszcze się zastanawiam. Kolejna rzecz, jak widzicie, nie ma tej całej puszki przy kierownicy. Zostanie ona zastąpiona taką oto częścią, którą dorobiłem na tokarce, o czym w sumie sąsiad mi dorobił. Zmniejszyłem łożysko na wałek kierownicy, no i teraz jestem na etapie takim, żeby spasować kierownicę. Ogólnie zamysł był taki, żeby do Ruska wjechała kierownica od ciągnika Masei. Nie wiem, jaki to jest model, chyba nie wiem, czym 255 mają taką kierownicę, czy te Ursusy na przykład 12, 28, 14, tam no 3514, 3512, one mają taką kierownicę. Chodzi o to, o ilość frezu, więc niestety jednak coś tutaj nie gra i ciężko po prostu tą kierownicę zadaptować z tamtym wałkiem, który jest w sumie jest oryginalny, bo to był do wspomagania. No i tak właśnie wczoraj trochę to walczyłem z tym. Specjalnie jeszcze przyniosłem fotel, żeby sprawdzić, na jakiej wysokości ta kierownica ma się znajdować. No, ale już jakieś tam koncepcje w głowie mam, także jest dobrze. Kolejna rzecz, jaka tutaj została wykonana, no to wykonana została taka, że wleciały siłowniki do klapy z tyłu, ale jeden mankament jest za mocny, bo kupiłem chyba, one mają 150, nie, przepraszam, 200 Nm, a prawdopodobnie będzie tutaj trzeba założyć jakieś 150, no bo otwierać się otwiera, o. Otwierać się elegancko, ale dość duży problem jest, żeby je zamknąć. Jest za mocno po prostu. Kolejna rzecz, będzie tutaj wykonana jeszcze taka ramka, żeby można było tą szybę zamknąć. Tutaj już mam cały też mechanizm, zamek w sumie taki jak w 60 w kabinie. On zostanie tutaj jakoś przystawany. Do tego jeszcze taki specjalny drucik, który będzie skakiwał w to miejsce. Dostaliśmy z firmy Horpol lampy, które zostaną założone na Ruska z przodu, jak i z tyłu, za które bardzo dziękujemy firmie Horpol. Tam na społeczności wrzucałem właśnie jak one wyglądają, a w sumie może i pokażę, bo tutaj powinienem je mieć. Powinienem je gdzieś mieć, tu są. No. Wszystko leci. Tak. Tutaj jest lampa. Lampa przednia. Tak ona wygląda. Jest z kierunkowskazem marki Horpol. LEDowa, hermetyczna. Mam nadzieję, że będzie elegancko się komponować na T-25. No i oczywiście druga lampa na tył. Tak ona się prezentuje. Taki sam model mam lamp w 60. Jestem z nich bardzo zadowolony, że już nie ma takich problemów jak dawniej było z tymi lampami, że trzeba było po prostu co jakiś czas poprawiać styki, bo zaśniedziały, bo gdzieś jakaś wilgoć się dostała. A teraz w takich lampach po prostu tego problemu nie ma, bo jest hermetycznie zamknięta i jest po prostu z tym spokój. Zostanie wymieniona też poduszka kabiny, ta jest chyba dobra, bo no widzicie, szczeliła. Zostanie jeszcze pomalowana cała wanna, zostanie obklejona taką specjalną folią wygłuszającą, taką matą. Z jednej strony ona jest lepi się, a z drugiej strony jest taki ala aluminium. Później na to pójdzie jeszcze ta oto gąbka i na koniec pójdzie tkanina, czyli tapicerka. Co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? No tutaj kokpit ogólnie jest taki, jaki był. Wleciał tylko jeszcze kierunkowskaz. Cała dźwignia od kierunkowskazu jest bodajże od MTZ-a. Wcześniej nie było i teraz dorobiłem, także jest długie. Kierunkowskaz, cyk, i jeszcze jest klakson. To z takich rzeczy, a jeszcze zostało zrobiony tam otwór na gniazdo zapalniczki, tam obok jest na wentylator. Tutaj jeszcze nie wiem, czy to kiedyś pokazywałem, jest po prostu ogranicznik drzwi, nigdy takiego nie było, a teraz macie ogranicznik drzwi i to teraz zdaje egzamin. No, drzwi są w takim stanie, jakim są. One swoje przeżycia już kilka lat wcześniej miały, to jeszcze nie za mojej kadencji. Trochę zostały przeze mnie poprawione, czyli teraz już fajnie się to zamyka, nie ma żadnych szczelin. Dojdą jeszcze uszczelki. Uszczelki ogólnie są też kupione. Tutaj mam, nie wiem jak zauważyliście, jest pas uszczelki specjalny pod kabinę, który się znajduje w tym miejscu. On zostanie wymieniony na nową, jak po prostu kabina wróci z piaskowania i zostanie pomalowana, osadzona w te same miejsca. Dach tak samo zostanie po prostu pomalowany, przed malowaniem oczywiście popiaskowany. Nowa instalacja, będziecie wszystko widzieć, jak będzie przebudowa całej instalacji, z tego względu, że też były problemy z tą instalacją. Zrobimy własną instalację elektryczną, tak jak ja robiłem to w 60. Do tej pory działa, nie ma z tym większych problemów. W sumie żadnych jeszcze nie miałem problemów, odkąd zrobiłem tą instalację, wszystko działa perfekt. I co z większych przeróbek? No takich większych przeróbek już nie będzie praktycznie, no żeby ta kabina, będziemy musieli ją zdjąć, tą kabinę zdjąć, no ale jeszcze tą kierownicę trzeba będzie spasować, zdjąć tą kabinę, zawieźć do kolegi, on ją wypiaskuje, pomalujemy ją podkładowym, później na kolor i wtedy już zacznie się cały, że tak powiem, montaż wszystkich elementów do kupy i to po prostu będzie wyglądało. A teraz to widzicie, jest tutaj, że tak powiem, cała bryła, nic nie jest, że tak powiem, jeszcze na swoim miejscu. No jeszcze trochę pracy przed nami, ale mam nadzieję, że jakoś teraz zepniemy się i będziemy działać. Nagrywam ogólnie ten odcinek już drugi raz, bo jakieś problemy były z kamerką, miał być właśnie w niedzielę, za co Was przepraszam, że nie wyrobiłem się, no nie miałem też właśnie wtedy materiału, bo materiał gdzieś po prostu się spieprzył. Chciałem Wam zrobić odcinek, ale no nie wyszło. Ale dzisiaj Wam wrzucę ten, który aktualnie nagrywam i zobaczycie, jak to wygląda. No to Rusek już tutaj na garażu ponad rok miał przyjechać tylko na uszczelnienie rozrządu, a cały remont kabiny jest. I co? No i chyba to tyle tutaj z takiego odcinka, który pokazuje Wam, jak, na jakim etapie są prace. Myślę, że kolejny odcinek z Ruska już będzie jakiś tam bardziej taki instruktażowy odnośnie na przykład demontażu kabiny, czy też pasowania tej kierownicy, jak ona tam będzie w końcowej konfiguracji wyglądać. No i to by było chyba na tyle, jak ja to mówię, także mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, nie będzie jakiegoś wielkiego hejtu, co Ty, Stachu, tutaj zrobiłeś z tym Ruskim. Swoje jakieś możecie jeszcze sugestie, co jeszcze można dorzucić, możecie zamieścić w komentarzach, zostawcie łapeczkę w górę. W tym roku lecimy na 40 000 subskrypcji, a może i nawet więcej, bo powiem Wam, że już niedługo będzie się działo, będzie przełom na kanale, ale to nie mogę zdradzać. Sam już się nie mogę doczekać, jak Wam coś pokażę, ale to już zobaczycie sami. Także z niecierpliwością czekajcie i widzimy się już niebawem, bo tuż, niespodzianka będzie tuż. Także pozdrawiam Was wszystkich, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć!